Generalny wykonawca w technikach bezwykopowych. Cracking statyczny rur kamionkowych, FI 200 mm rurami przeciskowymi kamionkowymi Steinzeug Keramo. To jedyna metoda bezwykopowa, która pozwala na zwiększenie średnicy remontowanego kanału i znacznie skraca czas wykonywanych robót. Przy realizacji wymiany rurociągów wykorzystywana jest maszyna crackingowa o sile uciągu 125 ton i komora maszynowa ze standardowych szalonków klatkowych. Pierwszym etapem crackingu po ustawieniu maszyny w komorze maszynowej jest wypchnięcie żerdzi do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Tempo przepychania żerdzi to około 100 metrów na godzinę. Następny etap to przejście żerdzi do wykopu startowego, gdzie podczepiana jest głowica crackingowa, która będzie rozkruszać istniejący rurociąg i wprowadzać nowe rury przewodowe o średnicy FI 300 mm. W tym przypadku kamionka firmy Steinzeug Keramo. Ostatnim etapem przed wprowadzaniem nowego rurociągu jest spięcie wprowadzonych rur systemem hydraulicznym. Zaletami crackingu statycznego jest ograniczona do minimum ingerencja w środowisko naturalne, życie mieszkańców i ruch uliczny oraz infrastrukturę komunalną. Szybki czas realizacji, oszczędność czasu i redukcja kosztów instalacji. Prace ziemne ograniczone do wykopu startowego i końcowego. Możliwość prowadzenia prac w tempie 100-150 metrów na dzień roboczy. Prowadzenie nowej rury trasą starego kanału.
Tak wygląda nowa sieć kanalizacyjna po renowacji. Jak widać, bez zarzutu. Tempo wykonania 40 metrów kanału w 5 godzin. Oferujemy dodatkowo cracking statyczny sieci wodociągowych rurami z żeliwa sferoidalnego i PE, cracking kanalizacji sanitarnej innymi materiałami, rury PE, krótki moduł PE, PP, żel betonowe, polimerobetonowe, bazaltowe, przewiert kierunkowy ze sterowaniem teleoptycznym z zadanym spadkiem na odległość do 70 metrów i średnicy DOFI 1600 mm, przyciski rurami stalowymi DOFI 2000 mm. Bazujemy na własnych urządzeniach do wykonywania wyżej wymienionych technik.